A ze mną już na sofie goście ksiądz Adrian Lejta, Cześć, Natalia Boże. Czysz, Zuzia Pawliczek i Wiktoria Neumann. Zacznijmy od pielgrzymki do piekor, bo ksiądz Adrian był tam kapelunkiem. Ta pielgrzymka mężczyzn do piekar to jest ewenement chyba na skalę światową, idzie tak powiedzieć. Ja ponoć tam w Brazylii kajś tam jeszcze hopy pielgrzymują, ale generalnie... Migranci z piekor. Ja z piekor. Jest to ewenement na skalę światową, rzeczywiście. Pielgrzymki stanowe, hopów, tego nikaj nie ma, nie? U nas no, koniec XIX wieku, XX, początek, już jakieś pielgrzymowanie się rozpoczynało stanowe. Na początku XX wieku no już te pielgrzymki takie były, można by powiedzieć, w pewien sposób tradycyjne. Chociaż pierwsza pielgrzymka, jak wspominał farosz Nieszporek, mój farosz piekarski, no to ponoć 50 chopów i to było, nie? Także to była taka ewangelizacyjna porażka, nie? Aczkolwiek potem po wojnie od 1946-1947 roku te pielgrzymki trwają do dnia dzisiejszego i jest to największe wydarzenie ewangelizacyjne w naszej diecezji. Ale to nie jest tak, że są pielgrzymki mężczyzn, bo baby zowiściły i ty zrobiły pielgrzymkę. Ja, no ale baby zawsze były w kościele i będą, nie? Nie ma co ukrywać, że ten kościół nasz funkcjonuje tylko dlatego, że kobiety są w niego zaangażowane, nie? Bo one ogarniają wszystko. Ten ksiądz to często, no czego jeszcze, pokierować, nie? Dziochy, wy się są bardzo zaangażowane w życie kościoła w Dębieńsku. To teraz nie jest popularne wśród ludzi w waszym wieku. To chyba wynika z tego, że może nie wiedzą, jak to wygląda, bo to wystarczy złapać takiego bakcyla i przyjść na tę oazę, czy dzieci Marii, czy ministranty i to się po prostu czuje. Dla każdego jest miejsce w tym kościele, nie? A jak wyście chycieli właśnie tego bakcyla? Mi się wszystko zaczęło od dzieci Maryi. Później tam rekolekcje, jakieś takie wyjazdy, no, a później przyszła kolejna oaza, bo jak już była starsza, to była animatorką, ale musiała też zadbać o siebie, żeby poprowadzić innych. Więc poszła na oazę, no i tak już zostało. Ksiądz Godoł, jak my rozmawiali przed programem, że tyś jest w rozmaitych funkcjach w parafii, jak trzeba, to jest kapelonem, jak trzeba, to jest gospodynią na farze. Generalnie zaczęło się od tego, że po maturze, jak miałam te najdłuższe wakacje, to poszłam pomagać księdzu do kancelarii. No i tak już 9 lat mu pomagam. No a jak jest jakoś potrzeba na innym stanowisku, no to jak dawam rady, to pomagam. W zeszłym tygodniu nam ważyła. A ciekawe co? Rolady? Było na zamówienie. Co sobie ksiądz życzy? Tak, takiego luksusu to nie wiem, czy twój hop ma? No oczywiście, że ma. No a ja... W podstawówce też, tak jak Zuzia, na dzieci Maryi chodziłach, a później do oazy też przeszłach. No a w liceum zapisałam się właśnie do szkoły muzycznej między innymi. I teraz łączę te funkcje, bo i chodzę na oaza i na dzieci Maryi. I że się z organistką w kościele. Jak te funkcje łączy właśnie? To jest moje pytanie. Jakoś to trzeba połączyć. Nie jest łatwo, szczególnie jak jest 5 mszy w niedziela i majowe. Ale jestem zadowolona, bo to jest to, co lubię robić najbardziej. A Natalia pisze wiersze. Ja starzę się. Co to czytania? Też, no. To ja zawsze... Lubię od małego właśnie, czy czytać, czy pisać. No i tak to ze mną zostało i kiedyś to było dla mnie taką wielką przygodę. Swoje pierwsze czytanie, że umiałam na pamięć, jak szła czytać. No a teraz to już jest dla mnie taki przyjemny obowiązek, można powiedzieć. I fest dobrze się czuję, jak czytam, jak stoję też na tej ambonie przed tymi ludźmi, że czytam Słowo Boże i no... To jest taka wielka rola, myślę. No. Jeszcze chciałam coś pytać, czy ciężko dzisiaj przyciągnąć młodych do kościoła? No dzisiaj może szczególnie ciężko, bo ten kontakt jest ograniczony. No, nie idzie iść do szkoły, a no, szkoła jest takim miejscem. My tu nie? Pokazujemy, że nie jest tak wcale ciężko, nie? Ja, aczkolwiek trzeba iść tam, gdzie są ludzie. A skoro nie ma ludzi w szkole, to znaczy, że siedzą w internecie. To znaczy, że trzeba iść do internetu. Stąd my mamy bardzo rozwinięty kanał na YouTubie parafialny, który też z Zuzią współtworzymy. No i zapraszamy młodych, szczególnie też na rekolekcje letnie. Jest trudno, aczkolwiek no, wszędzie kaj są czaić. Na Śląsku jest pora takich przejawów religijnych, które się nie zdarzają kaj indzi. Na przykład wczesnokomunia. Ja, wczesnokomunia rzeczywiście... Po Soborze Watykańskim II nasz biskup
zezwolił dzieciom wcześniej przystępować do pierwszej Komunii Świętej niż ma to miejsce w Polsce. Właściwie dzieci powinny tylko rozumieć różnicę między zwykłym chlebem a ciałem Pana Jezusa. Jest to bardzo fajne. To też bardziej angażuje rodziców. Rodzice muszą więcej pracy włożyć, żeby dziecko zrozumiało, pojęło pewne rzeczy. No i tych dzieci jest zawsze mniej. Nie jest tych dzieci tak dużo jak w przypadku tradycyjnej Komunii Świętej w trzeciej klasie teraz. Więc ten kontakt z rodzicami, z dziećmi jest dużo lepszy. Jest jeszcze roczek. Ja, bo to w ogóle Izolda, fajrowanie jest wpisane w śląską naturę, nie? No i każdy powód do fajrowania jest dobry, nie? Poza Śląskiem raczej imieniny, nie? A my zawsze fajrowali urodziny. Na Śląsku zawsze się fajrowało pierwsza rocznica urodzin Abrahama, nie? 50, no i setno, nie? No ale setno to mało w to dożył. Więc no ty się dobrze czymiesz, to może dociągniesz, nie? Ale no tak to było, nie? I rzeczywiście ta pierwsza rocznica to jest taka ważna rocznica i to się zawsze fajruje na Śląsku i to jest ewenement. No a potem 50, no to już jest Firefest. Dziochy, wszystko przed wami. Za tym roczkiem. Bardzo wam dziękuję. A powiedz, Wiktoria, cena zakończenia, jest ceną coś za gros. Jasne. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Przepięknie. Bóg zapłać. Bardzo wam dziękuję, a my się przenosimy do Lipinka. Jest Trójśląski, idzie w porze z religijnością.